Już jutro w Rosji startuje wielkie piłkarskie święto, czyli Mundial. Czy mieszkańcy Leszna zamierzają oglądać Mistrzostwa Świata w piłce nożnej? Jakie ich zdaniem są szanse polskiej reprezentacji i kto ich zdaniem jest faworytem? Oraz czy zamierzają kibicować w domach przed telewizorami, czy jednak przyjdą na strefę kibica, która jest organizowana w Starej Gazowni? Zapraszamy do obejrzenia sondy. Czy będzie pan oglądał Mundial? Nie. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Będę. Będziemy oglądać. No, może, może. No, oczywiście. Będę oglądać. Myślę, że tak. Oczywiście, że tak. Ale rzeczywiście. Tak, będę? Tak, na pewno. Będziemy. Mhm. Jasne. No, oczywiście. Panuje. Niestety nie. A jakie są pana zdaniem szanse Polaków na tych mistrzostwach? No, raczej nie bardzo. Wyjdą z grupy, aczkolwiek nie zajdą za daleko. Mi to się wydaje, że wyjdą z grupy. No tak, gdzieś wyjdą z grupy, może jeden mecz wygrają jeszcze. Ćwierćfinał max. Duże. No ja myślę, że wyjdziemy z półfinału na pewno. Oby było jak najlepiej, ale się obawiam, że odpadną. No duże chyba, nie? Znaczy teraz Lewandowski tam odchodzi. No mam nadzieję, że będzie okej, nie? Ja sądzę, że wyjdziemy z grupy, ale odpadniemy w pierwszej fazie po grupie. Bardzo dobre, uważam. Kondycje mają, na takim pięknym obozie byli zgrupowani. No to co, no przeklasnąć i czekać. Moim zdaniem z grupy wyjdą, ale dalej będzie ciężko. Nie wiadomo. Duże, aczkolwiek to wszystko zależy od meczu pierwszego i drugiego, mi się wydaje. Już szanse są lepsze, do końca. Ja jestem optymistą, także myślę, że bardzo daleko zajdą. To znaczy jak daleko? No myślę, że co najmniej do półfinału. Trzecie miejsce. Bardzo małe. Nie wyjdziemy nawet z grupy? Z grupy wyjdziemy, ale dalej nie. No, może wygrają. No. Średnie, średnie. Średnie to znaczy? Mogliby lepiej grać, bo teraz zremisowali i lepiej powinni grać. Szanse na wyjście z grupy moim zdaniem są spore, aczkolwiek nie przewiduję jakiegoś większego wyniku, jakichś wyższych, prawda, osiągnięć. Niskie. No wyjdą z grupy. A dalej? No trudno powiedzieć. No, myślę, że... Żadne. Ćwierćfinał przejdą. Tak? Po tych wynikach, jakie teraz mają, to nie bardzo wierzę w wielki sukces. Chyba wejdą z grupy, ale efekt końcowy na pewno żaden. Ja patrzę mimo wszystko optymistycznie i mimo tego, że nie będę oglądać, to będę trzymać kciuki. Kto waszym zdaniem zwycięży podczas tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej? No Polska chyba, nie? Tak. Polska, Polska. Trzymamy kciuki, żeby Polska wygrała jednak, nie? Brazylia. Również Brazylia. Nie. Chyba tradycyjnie Niemcy. Brazylia. No chciałbym naszych, ale na pewno duża konkurencja to jeszcze Belgowie, Niemcy. No i Portugalia myślę, że też jeszcze. Na zwycięstwo Hiszpanów. No liczę na Polaków, nie? Nie wiem. Nie wiem, tak nie bardzo. Aż tak bardzo się też indywidualnie nie interesuje, nie? No ale może ten lider... No. A kto jest liderem? Brazylia, Niemcy, Hiszpania? Nie, z naszej grupy myślałam. Z naszej grupy? A nie, to źle myślę. To Polacy są liderem? Tak. Ja myślę tak, ogólno. Brazylia. Myślę, że Niemcy mają największe szanse. Oj, ciężko powiedzieć, jest paru faworytów. Brazylia, my. Tak? No zawsze jest jakaś nadzieja, także... Jest tyle dobrych drużyn, że nie potrafię jednoznacznie wskazać. No chciałbym, żeby Polska. Powiem szczerze, takie turnieje rządzą się swoimi prawami i trudno tutaj cokolwiek powiedzieć. Zobaczymy po fazie grupowej, co się będzie działo, tak? Niemcy. Myślę, że będę kibicował Niemcom przede wszystkim w zdobyciu mistrzostwa. Pewnie Hiszpania. Raczej nie, nikogo. Ja nie mam aż takiej wiedzy o piłce nożnej. Nie jestem aż tak... Kibicem? A pani? Ja też nie. Wyleśnie stary. Niemcy tak jak zawsze, ale nie? Wszyscy tak mówią. Wszyscy grają, nie? A na końcu wygrywają Niemcy, nie? Nie mam pojęcia, ale trzymam kciuki i za Polskę, i za Hiszpanię. I za Hiszpanię. Tak, za Hiszpanię.
W Lesznie organizowana jest strefa kibica. Przyjdzie pan kibicować na strefie, czy będzie pan oglądał w domu? Raczej będę oglądał w domu ze znajomymi. Zależy od czasu, ale raczej na strefie kibica. W domu, ale może też strefa kibica. W domu będę siedział. Pewnie połączę te dwie opcje. Jak pan mnie nagra, to tam, to mogę przyjść. No możemy przyjść, nie? Nie, ja już jestem, mam 80 lat, wolę z siedzenia oglądać w cieniu, w łodzie. Przyjdę, wezmę ekipę, przyjdziemy oglądać. Jeśli będę miał czas wolny od pracy, to na pewno. Na strefę kibicu oczywiście, bo mam bardzo blisko, blisko mieszkam tam, także podejrzewam, że tam bardzo często się będę pojawiał. Jednak w domu. W domu, w domu. Jestem tu w Lesznie jakby służbowo w tej chwili, niestety nie mieszkam w Lesznie. Gdybym mieszkał, pewnie bym przyszedł. Myślę, że jednak w domu. Z Głogowa jestem. Ale w Głogowie jestem. Proszę? Ja lubię oglądać w domu.